Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Mokrem, którą Maria nawiedza w obrazu jasnogórskim. Modlimy się także o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla księdza Ryszarda z Warszawy, 55. rocznicę święceń kapłańskich. Polecamy także wszystkie intencje zapisane w księdze modlitwa polowej. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza biskupa Bronisława oraz księdza biskupa Jana z Kamieńca Podolskiego z Ukrainy prosimy o apelowe błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.